Hej, temat mowy ciała, co to takiego jest i jak szybko możesz to wykorzystać do tego, żeby zwiększać, żeby budować swój sukces. Generalnie to jest to, jak ty się prezentujesz, jak ty się zachowujesz, jak ciebie odbierają inni. Ale zanim ci dokładnie opowiem, popatrz na to zdjęcie, które zrobiłem kiedyś na lotnisku jednemu panu i tak sobie pomyślałem, jeśli ktokolwiek ma narozrabiać na tym samolocie, w tym samolocie, to będzie to właśnie ten pan. Żeby było ciekawiej, on siedział potem niedaleko mnie i jego twarz już wyglądała zupełnie inaczej, wyglądała normalnie. Ale widzisz, jest to kwestia tego, jak ktoś, patrząc na ciebie, co sobie pomyśli. I czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co ludzie myślą tak właśnie na pierwszy rzut oka, jak patrzą na ciebie. A każdy cię oceni, zanim wypowiesz jedno słowo, już będą mnóstwo rzeczy o tobie wiedzieć. Jak popatrzyłeś na mnie, to też już sobie coś tam pomyślałeś. Czy jestem osobą przyjazną, czy jestem osobą nieprzyjazną, czy ci zagrażam, czy jestem dla ciebie bezpieczny, czy mnie lubisz, czy mnie nie lubisz. To jest kwestia kilku sekund od momentu, kiedy kogoś zobaczysz. Wiesz, wiadomo, to jest inaczej, jeśli widzisz mnie tylko na monitorze, a jest inaczej, jeśli mnie widzisz na żywo. Niemniej każdy z nas ma taki zmysł, który podpowiada właśnie, czy to jest wróg, czy to jest przyjaciel. I widzisz, każdy z nas ma to w genach, mamy to zakodowane w głowie, bo były czasy, kiedy ludziom nie żyło się tak dobrze jak teraz, kiedy wychodziłeś z jaskini, dobra, ty nie wychodziłeś, twój pradziadek wychodził z jaskini i miał dylemat, czy przeżyje dzisiejszego dnia, czy nie, kto mu zagraża, a kto nie. Dzisiaj już jest trochę bezpieczniej, trochę. Ale i tak my dalej oceniamy naszych partnerów biznesowych, naszych potencjalnych partnerów życiowych właśnie na początku na podstawie wyglądu. Jeśli przez te pierwsze parę sekund dana osoba nie wzbudzi naszego zaufania, to potem jest bardzo ciężko to odwrócić. Na co patrzymy? Widzisz, pierwsze, na co zwracam uwagę, to jest właśnie kwestia twarzy. Tak jak widziałeś zdjęcie tego pana, on wyglądał, naprawdę miał komuś krzywdę zrobić. Wiesz, mamy grawitację ziemską. W związku z tym nasza twarz z czasem opada. I jesteśmy smutni, wyglądamy na zmartwionych. Jeśli masz 20 lat czy 25 i już wyglądasz na osobę zmartwioną, przerażoną, czymkolwiek i to się odbija na twojej twarzy, to nie jest dobre, tym bardziej, że z czasem będzie coraz gorzej. Widuje się, idąc po ulicach, można zobaczyć ludzi, którzy wyglądają jakby ich spotkały wszelkie nieszczęścia tego świata, chociaż tak naprawdę część z nich teoretycznie ma bardzo szczęśliwe życie. Ale nie potrafią tego pokazać na swojej twarzy. Przez to osoby, które widzą takie osoby, uważają, że są to osoby albo nieprzyjazne, albo wrogie i po prostu omijamy ich z daleka. Teraz warto było, żebyś ty tak po prostu stanął sobie przed lustrem albo popatrzył na swoje zdjęcie i zastanowił się, co byś sobie pomyślał sam o sobie. Czy jesteś osobą, którą można lubić od pierwszego wejrzenia, która budzi zaufanie, czy nie? To też jest swego rodzaju sprawdzenie, czy ty lubisz oglądać swoje zdjęcia, czy nie. Bo jeśli nie lubisz oglądać swoich zdjęć, to być może właśnie to jest przyczyna, że się sobie nie podobasz. Wiadomo, że są uwarunkowania właśnie genetyczne, że mamy jakąś tam urodę odziedziczoną. Niemniej, ty cały czas masz wpływ na to, czy ty się chociażby uśmiechasz. To jest mowa ciała. Jeśli się uśmiechniesz do kogoś, to ktoś ci odda tym uśmiechem. Oczywiście nie zawsze, ale w większości przypadków. Po prostu się uśmiechnij, wiesz, nie chodzi o to, żeby bezczelnie szerzyć zęby, ale jest naturalny, przyjemny uśmiech, tak? Kiedy, dobra, pojawią się zmarszczki małe wokół oczu, ale to jest właśnie naturalny uśmiech. Jeśli ty w ten sposób będziesz podchodzić do ludzi, to będą zupełnie inaczej na ciebie reagować. Zastanów się nad tym, sprawdź w praktyce. Po prostu się uśmiechnij do ludzi. Pomyśl sobie, że ich po prostu lubisz. Jeśli ty sobie pomyślisz o kimś, że kogoś lubisz, to wróci to do ciebie. Ci z was, którzy byli na konferencji, którą robiłem na temat atrakcyjności, ja tam mówiłem więcej właśnie na ten temat. Jeśli ty będziesz lubił ludzi, oni będą lubić ciebie. Jeśli ty będziesz z kolei miał nastawienie, że wszyscy wokół ciebie to są twoi wrogowie, że cię wszyscy nienawidzą, to ty będziesz właśnie taki, tak podchodził do ludzi. Co do mowy ciała. Bez problemu rozpoznasz, kto jest królem, kto jest księżniczką, kto jest wysoko postawiony, kto jest dyrektorem firmy,
a kto jest zwykłym pracownikiem, nikim, kto myśli o sobie, że jest nikim. Popatrz, jaką te osoby mają właśnie mowę ciała. Wiesz, ja staram się w miarę prostować, więc jak na mnie się popatrzy, to wyglądam w miarę wyprostowaną osobę, ale jakby stanęła obok mnie osoba, która tańczy taniec towarzyski, to byłaby mniej więcej taka. I to też czuć, to widać, bo oni się tego nauczyli. Wystarczy, że ty pochodzisz 3 miesiące na taniec towarzyski i już się tam doprowadzą do pionu, będą cię prostować. A w momencie, kiedy ty się garbisz, wiesz, mnóstwo ludzi teraz wygląda właśnie tak, tak jakoś. Nie tak, tylko tak. Dlaczego? Bo siedzimy godzinami przed komputerem i po prostu nam to zostaje. I tobie być może nikt nie powiedział, że ty się garbisz, po prostu tego nie zauważyłeś. Więc można sobie włączyć kamerę i przejść się i zobaczyć przed kamerą, jak ty wyglądasz. Czy ty po prostu jesteś prosty, czy jesteś zgarbiony. Bo w momencie, kiedy ty jesteś zgarbiony, to automatycznie ludzie, którzy patrzą na ciebie z boku, myślą sobie, że ty jesteś jakiś nieszczęśliwy, że masz jakieś problemy. Więc jak myślisz, czy sprzyja to temu, żeby budować swój sukces, żeby poznawać ludzi, nowych ludzi, żeby być osobą bardziej towarzyską, otwartą, jeśli ludzie na dzień dobry popatrzą i będą myśleć, że ta osoba jakaś jest smutna, przypomnij sobie cały czas tego pana ze zdjęcia, o którym ja myślałem na początku, że to jest jakiś terrorysta, a potem jak siedział niedaleko, usłyszałem i zobaczyłem, że to jest normalny facet, tylko po prostu zestresował się tym, że będzie leciał samolotem, bo się po prostu tego boi. Co do garbienia. Wiesz, ja i tak siedzę przy komputerze wiele godzin dziennie, ale jak widzisz, jakoś staram się trzymać prosto. To jest kwestia świadomego nastawienia, żeby trzymać się prosto. Widzisz, to jest też kwestia ubioru. Ja o ubiorze opowiem więcej za tydzień, ale widzisz, ja bardzo lubię chodzić w marynarkach, dlatego że marynarki po prostu prostują. Generalnie nie lubię chodzić w krawatach, ale ostatnio byłem na weselu, musiałem ubrać ten krawat, więc zauważyłem wtedy, że krawat jest dobry, bo on jeszcze bardziej prostuje. Ale widzisz, to wszystko wpływa właśnie na postawę ciała, a tym samym na to, jak jesteś odbierany. Te osoby, które są mówcami publicznymi, coachami, trenerami, ja nie jestem żadną z tych osób, ja sobie po prostu mówię, bo lubię, ale te osoby ćwiczą godzinami przed lustrem różne pozy, różne gesty, jakieś tam układanie rąk, czekaj. Jak byłeś na jakimś szkoleniu u takiej osoby, to wiesz, o co chodzi. Cała masa rozmaitych gestów. Czy to jest przydatne? No oczywiście, że to jest przydatne i te osoby się tego uczą właśnie po to, żeby wzbudzić zaufanie do siebie. Jak wybierają prezydenta, taki prezydent, zanim zostanie wybrany prezydentem, jest cała masa ludzi, którzy mu mówi właśnie, w jakie kolory ma ubrać, w jaki sposób ma się poruszać, nawet jak ma witać, w jaki sposób ma witać się z innymi osobami. Dobra, to jest temat, który opowiem za tydzień, kwestia ubioru, kwestia stroju, kolorów i tak dalej, ale widzisz, nawet to, w jaki sposób podaje się komuś dłoń, to już wpływa na to, jak ty jesteś odbierany. Jest cała masa właśnie takich trików, takich sztuczek, które używają mniej lub bardziej świadomie właśnie osoby sukcesu. Okej, w tym momencie możesz powiedzieć, no zaraz, ale ja chcę być naturalny. Po co? Ja się nie chcę uczyć takich rzeczy. Jakieś tam w ogóle prostowanie się, trzymanie prosto głowy, uśmiechanie się, to nie jestem ja nie będę się tego uczył, jakaś manipulacja. Słuchaj, no oczywiście nie musisz się tego uczyć. Przecież możesz żyć dokładnie takim życiem, jak żyjesz teraz. Ale jeśli się zastanawiasz, jak to jest, że niektóre osoby osiągają większe sukcesy, a ty tutaj niby uczysz się, rozwijasz, szukasz jakichś tam materiałów, starasz się je wprowadzać w życie, rozwijasz jakiś interes, ale ci to nie idzie, to być może właśnie ci nie idzie dlatego, że nie stosujesz się do pewnych praw, które stosują inni ludzie. Wiesz co, jest mocny wiatr, więc może będzie mnie słabo słychać, ale już niestety nic na to nie poradzę w tym momencie. Ale widzisz, w kwestii prezencji, to nawet to, jak ty mnie teraz odbierasz, przechodzi przez to, jak ty mnie słyszysz. Więc jeśli wiatr zawieje i słychać jakieś dziwne odgłosy, to też ma wpływ na to, jak ty mnie odbierasz, no ma to wpływ negatywny. To też jest moja wina, że powinienem zadbać o to, żeby ten mikrofon jakoś osłonić. Więc widzisz, takich szczegółów jest cała masa i nie zdajesz sobie sprawy z tego, co ty takiego u siebie możesz robić źle. Więc moja sugestia, warto byłoby nagrać się właśnie na kamerze,
z wszystkich stron. Postaw sobie tą kamerę, wiesz, ta kamera, jak ja teraz do ciebie mówię, stoi to po prostu na stojaku, ja sobie tutaj opowiadam, więc mogę swobodnie się poruszać. Zrób sobie dokładnie coś takiego. Możesz nawet telefon przykleić, postawić gdzieś. Tak, żebyś się przeszedł, żebyś się obejrzał dookoła, popatrzył, czy się garbisz, czy się nie garbisz, w jaki sposób chodzisz. Na razie powiem ci, żebyś sobie to nagrał, a teraz... Ostatnio byłem w jednym mieście i widziałem tam, jak pewni panowie pracowali przy budowie. I zobaczyłem, jak przyszedł do nich ich szef, który był właśnie ubrany w odpowiedni sposób. Wiesz, nie musiał się nie wiadomo jak wysilać do tego, żeby był porządek, żeby to, co on powiedział, żeby go słuchali. Była kwestia po prostu jego spokojnej mowy, jego odpowiedniego ubioru. A ci panowie, którzy do niego wyszli, wiesz, dla mnie to wyglądało, jakby to byli marynarze, którzy zeszli ze statku, bo nie dość, że zgarbieni, z takimi dziwnymi twarzami i szli faktycznie jakimś takim dziwnym krokiem. Jak widziałeś może, jak chodzą kibice piłkarscy, może widziałeś, jak chodzą marynarze, to wszystko jest kwestia mowy ciała. I to jest wszystko kwestia tego, jak ludzie będą oceniać ciebie, kim ty jesteś, czy warto się z tobą zadawać. Więc w momencie, kiedy ty nagrasz się na wideo i zobaczysz, jak ty wyglądasz, w jaki sposób ty się poruszasz, to ci da do myślenia. I co z tym teraz możesz zrobić? Jedzie jakaś ciężarówka, więc tam będzie hałasować. Przerwa moment. Ok, co z tym możesz zrobić? Mowy ciała, tego w jaki sposób mówisz, tego w jaki sposób ty wyglądasz, w jaki sposób się poruszasz, uczysz się. Po prostu uczysz się. Uczysz się przez to, że patrzysz, jak inni to robią, i robisz to przez naśladowanie. Więc jeśli chodzisz jak jakiś wykidajło, to dlatego, że być może zobaczyłeś w jakimś filmie jakiegoś faceta, który poruszał się w jakiś określony sposób i zacząłeś go naśladować, bo ci się to podobało. Może masz jakiś specyficzny gest, jakiś trik, który wykonujesz, który po prostu wszedł ci w krew i twoi znajomi cię poznają po tym, że ty masz coś takiego, a ty się tego kiedyś nauczyłeś. Wiesz, może dla jednych osób to jest pozytywne, dla innych osób to jest negatywne. Więc skoro ty się tego nauczyłeś, możesz się nauczyć czegoś nowego. Możesz sobie obejrzeć filmy, gdzie, tak jak dla panów, polecam obejrzenie sobie dowolnego filmu z Jamesem Bondem, żeby po prostu zobaczyć, w jaki sposób ten pan się porusza. Jaka jest jego mowa ciała, w jaki sposób on się ubiera, w jaki sposób on siada, w jaki sposób je przy stole. To wszystko są drobiazgi, ale to są, widzisz, jeśli chcesz przyciągnąć do siebie ludzi, dzięki którym będziesz mógł wyjść poziom wyżej, bo cię po prostu wyciągną w górę, to ty musisz sam dojść do tego poziomu przez odpowiednią mowę ciała. Bo jeśli ty chcesz założyć firmę, która będzie zatrudniać 5000 ludzi, a będziesz wyglądać jak ostatni niechluj, będziesz wysławiał się jak ostatni niechluj, będziesz poruszał się jak ostatni niechluj, to po prostu nie przyciągniesz ludzi do siebie. Nie będziesz w stanie, jeśli nawet ich przyciągniesz, zatrudnisz te 1000 ludzi, nie będziesz w stanie ich na tyle napędzić, zmotywować, bo patrzą na ciebie, sobie pomyślą, no... Wiesz, nawet nie będą myśleć. Oni to podświadomie poczują, no ten facet nic sobą nie prezentuje, czy ta kobieta nic sobą nie prezentuje, więc jak ona może nam coś tam kazać? Dobra, ty im będziesz płacić, więc oni teoretycznie będą robić to, co im mówi, żeby robili, ale oni nie będą cię szanować. Nie będziesz wiedział dlaczego. Dlatego, że nie będziesz wyglądał na osobę przyjazną, osobę, która może im pomóc, osoba, która ich zainspiruje do robienia czegoś więcej. Jeśli się interesujesz i śledziłeś to, dlaczego są osoby, które odnoszą naprawdę ogromne sukcesy, przeogromne sukcesy, to w większości to wynika z tego, że te osoby potrafią zainspirować innych. To nie wynika z tego, że płacą swoim pracownikom duże pieniądze, tak na przykład jest Elon Musk, czy był Jobs. Dobra, Jobs nie jest najlepszym przykładem, bo on gonił ludzi strasznie, ale cały czas pokazywał ideę. I też to, że ludzie byli z Jobsem, mimo że Jobs ich poniewierał, to było to, że miał w sobie niesamowitą charyzmę i potrafił robić takie rzeczy, że ci ludzie, którzy to tworzyli, byli z tego dumni, że oni są częścią tego. A widzisz, w przypadku Muska jest to kwestia taka, że on ludziom mówi, wyślemy rakietę w kosmos, zbudujemy coś, czego jeszcze do tej pory nie było, zbudujemy najlepsze samochody, jakie poruszały się po tej Ziemi. Jak popatrzysz na wielkich przywódców, tam było dokładnie to samo, pokazanie wielkiej idei, ale za tą ideą idzie odpowiednia osoba.
popatrz na naszego Piłsudskiego, popatrz w jaki sposób on się prezentował. Dobra, to był wojskowy. Ale przyjrzyj się sobie. Po prostu przyjrzyj się, popatrz sobie na to nagranie wideo, które zrobisz, czy ty wyglądasz jak osoba sukcesu, czy wyglądasz jak osoba, która może być wielkim przywódcą. Po prostu przeanalizuj to, przemyśl, a za tydzień zapraszam, powiem co nieco więcej na temat ubioru, kolorów i tak dalej. Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień. Hej!